Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad obszarem północnej oraz wschodniej Europy dominują dziś niże, natomiast w rejonie południowej oraz zachodniej części kontynentu wyże. Poniedziałek przyniesie znaczne pogorszenie pogody w Europie Środkowej. Pochmurno i deszczowo zapowiada się także nad Niemcami, krajami Beneluxu i Wielką Brytanią. Zmienny typ pogody również na wschodzie Europy. Za to nad Morzem Śródziemnym słonecznie, ponad 30 stopni Celsjusza. W Madrycie i Rzymie 34-37 stopni. I zmieniamy mapę. Niemal w całym kraju będzie dziś pochmurno i deszczowo. Więcej szans na słońce dopiero po południu. Mimo to okresami będzie się chmurzyć i należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na termometrach umiarkowane wartości od 19 stopni na południowym wschodzie do 23 w rejonie Dolnego Śląska. Ciśnienie będzie rosło, w południe na barometrach 1010 hektopaskali. Powieje dość silny północno-zachodni wiatr. A już teraz więcej szczegółów o pogodzie. Zapraszam i do zobaczenia.